Cześć czołem. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać prosty wzór i przedstawić go tutaj, w tym moim korpusie szafki. W jaki sposób bardzo prosto wymierzyć, na jakiej wysokości chcemy zawiesić półkę, jeżeli ona ma mieć obydwie przestrzenie tutaj równe. Akurat nie w tej komorze będzie tylko jedna półka, ale w tej komorze również będzie jedna półka. Tutaj Wam pokażę na przykładzie tej dolnej. Będziemy potrzebowali jakiś kawałeczek materiału. Zrobimy z tego taki szybki szablon, bo tutaj półka będzie osadzona na kołeczkach, tak zwanych dyblach, a tutaj jest półka, która jest półką łączącą całą konstrukcję razem z tymi płytami. Kawałeczek odpadu. Ważne jest, żeby tutaj na dwóch krawędziach, żeby był kąt prosty, to znaczy się kąt 90 stopni. Zaznaczamy sobie go tutaj, że jest kąt, to też jest ważne i z dwóch stron musi być zaznaczony. I teraz tak, prosty wzór jest taki. Musimy sobie zmierzyć wysokość naszego okna, tak zwane światło szafki. W tym wypadku tutaj mamy 545 mm i półeczka będzie o grubości 18 mm. I teraz tak, mamy 545, odjąć 18 mm grubość półki i dzielimy przez dwie przestrzenie, bo po osadzeniu półeczki tutaj będziemy mieli dwie przestrzenie. I to nam daje 263,5 mm. Tamte pół milimetra to tam w sumie nikt nigdy nie będzie tego widział. I teraz znaczymy sobie tutaj 263 mm. Ja mam już tutaj zaznaczone. I wiercimy tu otworek. I teraz nasz szablon tutaj z wysokości od krawędzi do góry mamy 263,5 mm. Dobra, 263. I od tej krawędzi mamy równiutkie 3 cm. Jakaś płyta na stół, taki jakiś odpad. Wiertło do drewna 4,5 mm. I szablon zrobiony. Jak szablon już mam przygotowany, przykładam sobie go na jedną ścianę. Po to jest mi kąt potrzebny, żeby sobie sprawdzić, czy tutaj dobrze i tutaj dobrze dolega. Wiem, że wtedy będzie na odpowiedniej wysokości i zawsze będzie na tej samej głębokości. Na wiertełku zaklejamy sobie kawałeczkiem taśmy taki prowizoryczny punkt końcowy, do którego możemy wiercić. I wiercimy. Jedna dziurka, odwracamy nasz wzornik i wiercimy z drugiej strony. Operację powtarzamy na drugiej ścianie. Przykładamy, widać wszystko? Chyba widać, nie? Przykładamy nasz wzornik. Okej, będzie widać. Chyba. Raz. I dwa. I nasze półeczki mamy. Nasze kołeczki, otworki mamy pięknie zrobione. Teraz nabiję dyble i wsadzimy półeczkę. Kołeczki nabite. Wkładamy półeczkę. Bez żadnego klawiszowania. W żadnym rogu. Wszystko gra i buczy. Teraz sobie zrobię jeszcze jedną. I w zasadzie później zostaną tylko fronty, które, ale to jeszcze muszę uzgodnić z moją połówką, w którą stronę w tej szafce akurat nie mają się otwierać. Także to
później. Jeżeli się podobało, zostaw komentarz, w jaki sposób Ty robisz swoje półeczki, jaki Ty masz sposób, bo również mnie to ciekawi. I co? I zapraszam na kolejne moje realizacje. Będzie tego jeszcze więcej, także wszystkie linki pojawiających się filmów znajdziesz u mnie w opisie pod filmem. Także czytać opisy i tam sobie znajdziecie te filmy, które mam nadzieję pomogą Wam przebrnąć przez ten dosyć ciężki na pierwszy rzut oka etap prac, ale w sumie można przy tym się fajnie pobawić. Pozdrawiam serdecznie, Rafał z tej strony, bez pitolenia i zapraszam na kolejne realizacje. Trzymajcie się, cześć. Jeszcze tylko 400 półek, 500 szafek i będzie. O, dobra.